bo my mamy content family friendly, nie wiem, czy ty wiesz. Wiem, bo wycinacie przekleństwa i ludzie was za co cisnęli, ale to wiemy, gdzie działa na YouTube. Ja jestem profesjonalistą. Profesjonalista. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Julia Przejdzień, TV Reklama, a wraz ze mną profesjonalista Pasza. Siema. Witam serdecznie siebie, Julia. Taki profesjonalista przegrał. Jak to? Arnold miał potencjał na to, żeby wygrać, niestety wygrał. W ostatniej konkurencji mieliśmy przenosić parówki, mieliśmy przenieść wszystkie. Zębami całą miskę parówek przeniosłem i powiedzieli, że tak nie można, więc... Dlaczego? Bo regulaminy dokładniego... Wypikamy to. Bo regulaminy jako takowego nie mieliśmy zadań, więc niestety przegrałem, ale zaraz to jest weteran Wars Offshore. Pierwszą rundę z nim wygrałem, więc ja myślę, że w Wars Offshore on, że ma kobietę, był większym stypiarzem ode mnie. Tak mówisz? Tak, jestem pijany, także... Myślałam, że to tobie maka przynieśli ochroniarze, nie? Ale jednak nie masz takich wtyków. A może to sobie przynieśli maka? Nie, mi tylko ty poleci... Ty wyglądasz jak two for you, two for me. Dobra. No, jak wypniesz? Dobra, zmieniamy temat. Zmieniamy temat. Dlaczego ty pijesz tak niskoprocentowy alkohol po przegranej? Czy myślisz, że ten alkohol odzwierciedla ciebie, te procenty? Nie, ja ogólnie to chcę się bardzo dobrze bawić, mi się to podoba. O to, że piję niższe procenty, bo słuchaj, ja mam coś takiego, że ja nie lubię pić mocnych procentów, nie? Ja lubię tak z umiarem. Bo to miała być umiarkowana ilość, a tutaj każdy pił jak żul. No, musisz pić bez zapoju, nie? Mi się to nie podobało. Ja myślałem, że będziemy pić z zapoju. Wiesz, mi to ogólnie teraz nie przeszkadzało, ale wyszło jak wyszło i mi się to bardzo nie spodobało to, że ludzie pili bez zapoju i upadali ludzie, że... No nie wiem, na przykład Nora siedzę, że go chyba... No widziałam. Też. A ty tutaj teraz siedzisz, nie wiem, cały czas? Nie, no widziałeś tę chwilę, że szłam właśnie. A powiedz mi teraz, bo ja się tak zastanawiałem i tylko jednej osoby zapytałem, Adrian, czy dostał ciosa? Był mnie na wywiadzie. To od kogo dostał? Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale miał srebrny medal i... Ale to z pojedynku alkomatu było? Tak. A nie, mówisz o konferencji, czy dzisiaj? Nie, czy o... dzisiaj, jak my... No tak, no to od kogoś, kto miał pojedynek i chciał pokazać medal srebrny i przyłożył mu ten medal i ma tutaj... I on to dostał tym medalem, czy tak, ktoś... Medalem. Aha, bo... To było tak, że on chciał mu pokazać po prostu medal, podszedł do niego, no i zrobił mu tak, medal mu rozciął tutaj. Bo ogólnie mi ludzie mówili, że on Dalana dostał. Nie. On z Alanem w ogóle nie miał kontaktu dzisiaj. A. Omijali się szerokim łukiem, przynajmniej do tego czasu. Także nie. On ma tutaj taki plaster teraz, co mu to zszywa, bo on tam miał taką dziurę do... I wiesz, to też ty szczególnie, wiesz, ludzie mijały się z prawdą, dlatego ludzie, do której prostowanie, tutaj, no masz lampę, Pasza. Ty profesjonalista, no nie jestem wiem, jestem profesjonalistą, no, słuchaj, jak ja ciebie zabiję na domówkę, też będziesz profesjonalistką. Ty jesteś profesjonalistką w prowadzeniu wywiadów, a ja wywiadów nie udzielam na trzeźwo, bo nie lubię. Bo dla mnie to jest cringe. No teraz lubisz. Teraz jest git. No, ale tylko lepiej. Tobie udzieliłem dwa razy. I poza tym nasze szoty zrobiły więcej wyświetleń niż twoje wywiady. I chciałem też zdementować coś takiego, bo był szocik, że... Był szocik z nami? No. Był szocik, zrobił 70 tysięcy wyświetleń, że Pasza żali się na zarobki z Fejuma. Ja tam powiedziałem, że Fejuma zaproponowało mi 5 tysięcy zarobku. A to ja sam zaproponowałem im, że mogę za tyle się bić, ale się nie zgodziłem, bo był miesiąc do gali. Chciałem to zdementować i bardzo przepraszam widzów. Także my gdzie jesteśmy? TV Reklama. Ty nie wiesz... To znaczy ciebie akurat poznaję, bo jesteś w łuskach. Jak syrenka. Do wody... Chciałam, że powiesz jak ryba. Czemu jak ryba? No w łuskach. Syrenka jest ładniejsza. No to dobrze, że do syrenki mnie porównałeś. Ej, no dobra, no ale ty niby wiesz, trochę wypiłeś tutaj, ale się trzymasz w porównaniu właśnie do innych uczestników, bo inni uczestnicy, no to niektórzy zostali już wyniesieni przez ochronę, niektórzy... Zaliczyli zgona na zapleczu, a jeszcze inni pojechali obrzygani do hotelu.
No ja się właśnie najbardziej cieszę z tego, że nie zażygałem. No, to jest sukces, już jeden, no. Dawaj następny plus. Nie podpuszczaj mnie, bo zaraz ja ciebie zacznę podpuszczać, bo jestem ale w tym parfumistą. Nie podpuszczam. Słuchaj, okej, nie zażygałem się, jest git. Nie, tylko ja wolałbym mieć z kimś taki zadziorny konflikt, bo to też by było fajniejsze, nie? No dobra, ja... ale to jest picie, tak jak wiesz, tak jakbyś sobie z ziomkiem siedział, pił, rywalizował, kto więcej wypije. Dobrze, to idź teraz wypij ze mną, ja z tobą siadam. Ja nagrywacie alkoholu. Nie lubisz alkoholu? Nigdy nie piłaś alkoholu? No piłam, ale przysięgnij, nie przypadam. Na mamusie. No przecież piłam, mówię, że piłam. Kiedy? Ostatnio. Ostatnio? No? Z 2 tygodnie temu 3. Przecież tydzień temu piliśmy, dobra. Dawaj, dawaj. Wczoraj piliśmy. Dawaj, dawaj. Wczoraj to których nie przeszłaś. To ja nawet nie wiem, że nie przeszłam. No, ochroniarze mówili, ale powiedzieli, że no ciebie krót przepuszczą. Dobra, jeden plus taki, że się nie zażygałeś. Drugi plus. Drugi plus jest taki, że fajnie spędziłeś czas, poznałem ludzi, poznałem akurat ciebie, ja nie lubię wywiadów, nie lubię, ja ogólnie jestem introwertykiem. No, ej patrz, nie lubię tutaj ludzi. Medal ci chcę dać. Chcesz się spróbować? Ja mogę 2-2. Bierz mnie do teamu, chyba że chcesz przeciwko mnie. Nie, z tobą. Ze mną. Tak, przeciwko komuś innemu. Damy radę? No, kogo ty weźmiesz? Team ciężki z lekkim przeciwko. Ja jestem lekki. Wobec ej, mnie ty, tak. Pasza to jest potężny chłopak. No może nie tak potężny jak ty, ale nie mów. Ale nie mów, że... Według mnie jest lekki, a ja według niego ciężki. On całe życie na masie. Pasza. Czemu mnie wezwasz? Nie wezywam cię. Nie ty, bokiem mów. Słuchaj Pasza, ja ci powiem tak. Bokiem mów. Będzie wywiad, robimy wywiad bokiem. Bokiem? Dobrze. Słuchaj, Pasza. No to co? Wszystkich? No dobra, ja niestety mam srebrnym, ale bo próbowałem... No może i oszukać, ale... Dobra, nieważne. Jeszcze raz zadaj mi poprzednie pytanko, to ci odpowiem. No, plusy tego, że tu występujesz. Dzięki mnie weźmie złoty. Plusy tego, że tu występuję? No co mogę powiedzieć? Ja ogólnie mam... Poznałeś ludzi i na tym skończyłeś. Tak, poznałem ludzi, mam fajne siano. Ale wydaje mi się po tym, że jak piliśmy te wysokoprocentowe alkohole, to myślę, że znalazłbym sobie kilku lepszych ode mnie, nie? Ale myślę, że w tytuł jeszcze wolnicie. Amadeusz to się boi pić za pojką. I będzie tytuł. Ale jakbyś znalazł sobie kilku lepszych od ciebie, co to znaczy? To, że... Przegrałeś. No dobra, no to powiem, że ćwiarcem mi z... Ćwiarson ma limo pod okiem, pod lewym, nie? No. Ja mówię, stary, od kogo dostałeś? A on mówi, stary, ja mam to od picia. Wyobraź sobie mieć limo od picia alkoholu? No ja sobie nie wyobrażam. Dla mnie picie alkoholu to jest impreza, dobra zabawa, no tak, i tak no. Dalej, nie? Ja nie mam przymusu takiego, że, tak jak ty przykładowo, nie? Że ty musisz wstać i zrobić wywiad. To ja mam coś takiego, że... Że wiesz, wstaję, znajomy pisze, dawaj, ja jestem i tak lecimy. No dobra, a czy ty byś był w stanie na przykład teraz powiedzieć alfabet? Morca? O. Nie, taki zwykły. A ty? No ja tak. To powiedz. No nie, no ja jestem trzecia, to będzie bez sensu, dawaj ty. Ja znam alfabet 4 liter. Wiesz, że ja robiłem test IQ, normalnie płatny, ja miałem 136, bo to jest logiczne myślenie. Może ty masz większą wiedzę ode mnie, ale logiczniejszą to nie wiem, czy masz. Dobra, dawaj ten alfabet, leci. A. O. B. C. C. D. No teraz sam lecisz. No nie, no dawaj. E. E. F. G. H. W. No i oblałeś. Oblałem. Dobra, to poprawimy teraz... na ustnym. Dobra, nieważne. Ustnego się... nie będzie. Nie będzie. Akurat... Dobra, to teraz może jakaś zagadka na temat. Co miałeś z matmy? Zawsze dwoje, ale uważam, że umiem dobrze matmę. Dobra, czekaj. Masz brązowe oczy tak samo jak ja. Bo coś ze mną zawsze... Znaczy? Jak to co znaczy, że masz tak same oczy jak ja? No to nie wiem. No...
Ja myślę, że to jest alkopoligamia. Dobra, zagadka matematyczna. 8 plus 6 razy 4. Brawo! No jednak ta dwuja z matmy to nie zasłużona. Ale maturę zdałeś? Zdałem maturę, mam maturę. Nawet studiowałem, ale mi nawet z obozu. I a co studiowałeś? Mogę, wychowanie fizyczne. Mogę o tym opowiedzieć, nawet jak mnie... na UWF jest tak. A ty studiujesz? Studiuję. Dziennikarstwo. No, niestety. Nie, żartuję. Na UWF są obozy. Ale serio? Ale mówię serio. Co ja ci... Teraz ok... A nie, że serio studiuję dziennikarstwo. No dobra, no to ja wierzę, nie? Ale słuchaj, stara, jest taka akcja, że jak ja studiowałem, to my musimy mieć obowiązkowy obóz, nie? No. Zimowy i letni. Ja do letniego nie trwałem. Na letni, na wiosnowym, no. Każdy wie, o co chodzi. Na snowboardzie jeździłem. No i w przedostatnim dniu każdy zrobił imprezę, wróciłem, miałem pokój obok docenta i powiedział, że ty i ty. No i mój koleżka się przejął, bo mu zależało, a jestem taki, że... I my jutro szliśmy do niego, mój koleżka prawie płakał, a ja się prawie śmiałem. I tak się zakończyła twoja kariera z studiowaniem? Tak, nie, później jeszcze poszedłem na piłkę nożną, ale na studia myślę, że wrócę. Wiadomo, teraz ze mnie robił żule w internecie, ja chcę robić fajne rzeczy. Jak się to nie skończy, pójdę na studia i będę się rozwijał. Warto robić studia, nawet jeśli ci nic nie dają, to później mogą zawsze się przydać. Pasza TV, mądre słowa. TV, TV. Jak się ciebie przedstawia? Proszę, dodajcie to. Pasza TV TV. No jak to się mówi? Ja nie wiem. Pasza TV. TV, dobra. No ja też mam TV reklama. No pasza, można do mnie normalnie pasza. No dobra, stara. Chciałam polecić tak jak masz na kanale na YouTubie. To nie trzeba. No ja też mam TV z przodu. A ty masz na końcu. Gdzie masz TV z przodu? No nie, ale tutaj. Okej. To pod tym coś teraz, dawaj. No dobra, oglądałeś ostatnią galę fejmu? Oglądałem. I co o niej powiesz? Jaka walka ciebie najbardziej ciekawiła? No nie ukrywam, że ciekawiła mnie najbardziej Wiewiór z Polakiem, bo z Polakiem się nie lubię, a Wiewiórowi kibicuję, coś mu ziomek, byliśmy razem na projekcie. I dlatego odpaliłem nawet live'a na Insta, nie? Że tam ludzie wbijali i coś mówili. Tam ja tego nie mówiłem, nie? To nie ja, ja tylko odpaliłem live'a. To znaczy to, że ludzie pisali, wiesz, JP, Polaki, to ja na co nie miałem wpływu, nie? Ale ogólnie ja kibicowałem Wiewiórowi, fajnie, że wygrał, on jest zasłużonym czempem. Dla mnie Polak to tak samo z Amadeuszem, nie? Amadeusz to właśnie dla mnie jest bardziej prawdziwszym czempem niż Polak, bo on się lepiej od niego. To może byś chciał walki z Amadeuszem? Nie, bo to jest mój kolega. A z Polakiem to wiem, że na ten moment, że jak on by tutaj przyszedł, nie jestem tego świadomy, on by mi... To ja może bym się zgadził. Ale słuchaj, słowo jest ważniejsze. Mi morda się zagoi. Mi morda się zagoi. Ale nie mam chłopa tak... na niego takie haki. No nie wiem, no. To czemu ich nie wyciągasz w takim razie? Bo to chodź, chodź! Bo nic na tyle nie odjebał. Aktualnie jest temat Adriana Polaka. Oglądałeś ostatnią galę fejmu? Wiem, nie będę ci robił wstydu, bo mamy być razem w teamie, wiesz, przyjacielu? No to ja o tym nie wiedziałem. To... Bo my z Paszą będziemy razem w teamie i zmierzymy wszystkich tutaj walkomaster. Zgadza się? Zgadza się. Wygrałeś? Stary, zobacz to. Wygramy? A jestem przegrany. To ty chcesz przegranego? Będziesz dzięki mnie wygrany. Ja jestem zręczny, ty wypity. Dogadacie się. No. Będzie dobrze. Dobra. Dzięki. No i mówię, ale jeśli chodzi o Polaka, no to ja się tylko wtedy wypowiadam, kiedy on się na mój temat wypowiada, a że ta spina jest tak nakręcona, że ludzie, przepraszam, go pytają o mnie,
To wiesz, on mówi, że jestem alkoholik, degenerat. Może sobie tak myśleć, ale ja tak nie uważam. Co to dla ciebie jest alkoholik? Może ja ciebie przepytam. Człowiek, który musi pić codziennie, no i wiesz, już przychodzi taki dzień, że on weźmie łyka piwa i już jest nawalony, no. Tak, i masz rację. A ja prowadzę... Ale my się zgadzamy. Tu zgadzamy się. Piwi z tyłu, ja z przodu, brązowe oczy. Ale akurat, wiesz, ja ogólnie nie chwalę się tym, bo ja w ogóle... Mój ojciec był alkoholikiem. I ja wiem, na jakim temacie to polega, więc wiesz, nazywanie mnie od alkoholików ogólnie mi mówili coś takiego, jak twój stary był alkoholikiem, ty masz tendencję do tego, żeby zostać, nie? Tylko, że ja mam coś takiego, że mi najbardziej szkoda pieniędzy, żeby wszystkim stawiać. Ale jak ty robisz domówki u siebie, to przecież oni ci powinni przynieść alkohol, nie? Jeszcze raz? Jak ty robisz domówki, organizujesz, bo, no to powinni ci przynosić wszyscy ludzie, którzy przychodzą. Nie, akurat ja kupuję reszcie alkohol, ale... I to z takim jak ty tylko imprezować. To znaczy uwierz, że jakbyś ze mną poszło i ze swoim szefem, to ja mogę was zaprosić na domówkę i zobaczyć, że to wygląda całkiem normalnie. No wiadomo, na domówkach każdy pije, każdy przeklina, a ludzie to rozumieją jako patologię. Ja też bardzo tego nie rozumiem. Ja czasami wiem, że jestem może i patologiczny, a ludzie to wszystko robią jak nie są na kamerach, nie? No dobra, a myślisz, że masz z Polakiem spinę na takim poziomie, że byłby w stanie nagrać o tobie piosenkę, tak jak to zrobił o Wiewiórze? Nie, myślę, że nie. On ma na mnie... I on po prostu na mnie poluje, kiedy się spotkamy, a my po prostu się mijamy w tych samych miejscach. Ale ty myślisz, że to dlatego, że on nie chce ciebie bardzo spotkać i unika miejsc, nie, w którym jesteś? Nie, nie. Ani ja nie chcę go spotkać, ani on nie chce mnie spotkać. On po prostu ma... Ja nawet... Jakbym mnie przeprosił, to nawet bym się z nim pogodził. Ale bym musiał przeprosić. Ale chyba bo to ja nie... Ale nie, słuchaj, bo są shoty takie, że wiesz, jak on coś na mnie mówi, to tylko są shoty wtedy. Pasza TV odpowiada na słowa Adriana. I wiesz, o co chodzi. Ja sam nic na niego nie... No dobra. No dobra, coś tam powiedziałeś. Dobra, no czasami podkręcę coś tam po... No. No ale to normalne, no. Ale mógłbym się z nim pogodzić, jakby... Tylko ja nie lubię ludzi z wybujanym egiem i tyle. Okej, czyli jak przeprosi, to wszystko będzie git. Tak. To w takim razie, Adrian, czekamy na przeprosiny. Adrian, nie musisz mnie przepraszać. Ważne, że mnie odblokujesz na Instagramie, na Messengerze, bo nie mogę się odezwać. A nawet na telefonie... A bardzo byś chciał. Nie, ale... Chłop, jak ja miałem streama, tak on dzwonił do mnie i mówi, co z... Pogadaliśmy, zablokował mnie. Na Insta mnie zablokował, na fejsie mnie zablokował, więc Adrian, apelacja do ciebie, odblokuj mnie, please. Bardzo prosimy. Na FMA mówiłeś, że... Na czym? Na FMA. Okay. Mówił, że wyjaśnij mi to prywatnie, zadzwoń do mnie. Ja nie mam problemu z tym. Tu się wyświetli numer telefonu. Jaki? Dobra, to możecie podać. Najwyżej będę dzwonić. Zobaczymy, ile ludzi zadzwoni. I zobaczymy, jakie macie zasięgi. Ale nie cenzuruj tego, proszę. No nie. 577-747-237. Dzwoń się do mnie, widzowie. Tak, to właśnie był numer do Paszy. Dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Idź się bawić. Dziękuję. Kłaniam się bardzo. Dziękuję.